Cześć kochani, witam was gorąco. Krupp Rivendell, działający od 2001 roku, więc taka kolebka dla Krzysztofa Manisty, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać na kilka tematów. Cześć Krzysiek. Cześć, witam serdecznie wszystkich. Okres wyborczy przed nami. Krzysztof jest szefem sztabu Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej. Pewnie obowiązków doszło, a przecież i tak do tego czasu miałeś ich sporo. Jak dzisiaj funkcjonujesz? Dajesz radę? Jeszcze tak. Natomiast to jest taka trochę płynna droga, bo Stowarzyszenie Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej działa. To nie jest twór, który pojawia się tylko i wyłącznie na wybory. Działamy, przecież robimy mnóstwo rzeczy w ciągu roku. Pojawiamy się gdzieś na Dniu Ziemi, pojawiamy się na Biegu Niepodległości, który współorganizujemy. Potem jest memoriał księdza Teodora Kaczmarka, jest Szlachetna Paczka, jest Krotofest, jeszcze jest mnóstwo różnych innych działań, więc udało nam się stworzyć zespół. Nie jest to grupa mała, to jest duży zespół i ludzie myślą w tej chwili inaczej o SIO. To już nie jest tylko i wyłącznie taki twór właśnie wyborczy. To jest fajne stowarzyszenie, które fajnie myśli, fajnie działa, do którego się warto uśmiechnąć, z którym warto działać. Robimy fajne po prostu rzeczy dla mieszkańców. Jesteśmy tymi mieszkańcami, tak? To nie jest takie coś, że są urzędasy takie poważne, nie? I tak dalej. Udało się to odczarować, zmienić całkowicie i też myślimy o sobie inaczej i chyba ludzie już trochę o nas inaczej myślą. No tak naprawdę wczoraj byłem osaczony wręcz przez was, bo jak zaczęliśmy porozmawiać, ciebie miałem na telefonie, po chwili się wyświetlił Andrzej Kaźmierczak, chwilę później Waldek Wronecki, a byłem u Andrzeja Piotrowskiego. Zaraz spotkałem się z Pawłem Radojewskim i przypadkowo z Natalią Rybakowską, także wszędzie was pełno. Wiesz dlaczego? Bo SIO to jest grupa ludzi, która jest bardzo aktywna. Tak? Każdy z nas działa gdzieś. Nie? Mamy swoje organizacje, swoje stowarzyszenia, swoje pasje. Przede wszystkim to są ludzie pasji. Tak? To, że dyskusje u nas są tak niesamowite, że każdy opowiada o tym, co robi, każdy tym żyje, każdy tym się emocjonuje i to jest niesamowicie fajne, że my w tej naszej przestrzeni miejskiej, gminnej, powiatowej jakby na co dzień kreujemy różnego rodzaju działania i udało się znaleźć wspólny mianownik. Dla tych wszystkich niesamowitych ludzi znaleźliśmy wspólny mianownik i tym wspólnym mianownikiem jest chęć zrobienia czegoś razem. Tak? No, mamy milion stowarzyszeń w Krotoszynie, chyba w tej chwili prawie 200 jest ich i każde sobie dziubie, a SIO stało się czymś takim, które to sumowało. No i mamy ludzi, którzy grają w siatkówkę, grają w koszykówkę, grają w tenisa, nie wiem, zajmują się harcerstwem. Są przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami są, no wiesz, jakby pomagają zwierzętom. No, no to jest taki wachlarz, którego po prostu, po prostu piękny wachlarz. Powiem tak, szczycicie się tym, bo to jest chyba dobry zwrot, że macie bodaj ponad 90 osób, które będą na listach. Tak. W tym chyba 5 osób, które kandydują na stanowiska burmistrzów. Czterech, przepraszam. Mhm. Burmistrzów w różnych gminach. To znaczy właśnie, że to SIO rośnie w siłę? Zdecydowanie. Wiesz, jakby to mamy oczywiście grono stałych członków, które się systematycznie powiększa, ale też mamy mnóstwo ludzi, którzy sympatyzuje z nami. Tak jakby organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć spowodowała to, że ludzie chcą po prostu być z nami. Nie? To nie jest obciachem byciem w czymś, tak? Wręcz odwrotnie, jak często rozmawiamy gdzieś, to mówię, okej, przyjdę do was, albo powiedz, co mam zrobić, tak? I już w tej chwili jest jakby taka nitka porozumienia i to się rozszerza, później mówię, i robimy coś razem, będzie fajnie. No my też się spotykamy, na przykład nie wiem, no, biegają ludzie razem z SIO i oni się w tym dobrze bawią, więc sprzątamy świat i też się bawimy w tym fajnie, bo to po prostu to też jest grono znajomych dobrych już w tej chwili. To ja może teraz chciałbym o tobie troszeczkę porozmawiać, schodząc już jakby z tej płaszczyzny całej grupy waszej, bo chciałbym ci oddać głos, żebyś sam siebie przedstawił, bo ja analizowałem twoją sylwetkę i wyszedł mi dość długi elaborat, a nie chciałbym tego wszystkiego mówić, wolałbym, żebyś sam siebie określił, bo ja tak patrzyłem od organizatora, poprzez człowieka żyjącego kulturą, poprzez osobę, która jakby wiąże różne trudniejsze też tematy na niwie mentalnej. Powiedz o sobie, kim ty jesteś? Kurczę, no wiesz, to ciężko tak naprawdę... No chciałem cię zaskoczyć. No i zaskoczyłeś mnie, bo to tak, tak naprawdę człowiekiem wielu pasji jestem. Wszystko, co robię, jeżeli robię, to robię całym sobą. Nie da się być trochę pedagogiem, nie da się trochę pomagać i nie da się być artystą trochę. Jeżeli wchodzę na scenę i zajmuję się Teatrem Ognia,
to jestem całym sobą. Widz zobaczy, że ja udaję, że ja nie gram całym sobą, ja nie oddaję całych emocji. To wtedy to jest wydmuszka, to nie jest występ. Jeżeli idę rozmawiać z kimś o jego życiu, o jego problemach i tak dalej, to ja jestem tylko i wyłącznie dla niego w tym momencie i całym sobą z nim rozmawiam. Staram się go całego zrozumieć, wszystkie jego aspekty tego życia i staram się z nim wspólnie znaleźć ścieżki, którymi on może iść, bo to nie ja mu mówię, co on ma robić. To jest błąd życiowy, tak nie wolno. Pedagog, psycholog czy ekipa, z którą w tej chwili budujemy zespół bardzo fajny, pomocowy, mamy pewną filozofię pomagania i to nie jest tryb nakazowy. To każdy zmusi swoją, nikt dla nikogo nie będzie żył. Więc to jest jakby też moja taka pasja, ale też było harcerstwo i harcerstwo całym życiem. No przecież przyrzeka się, nie, że mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę. I też nie można tej służby pełnić trochę. Tak? No więc u mnie się to chyba zsumowało i jeżeli coś robię, to robię to całym sobą. Jeżeli idę z psem na spacer, to też biegam z nim jak szalony. Jeżeli spotykam się z kimś, to też jestem dla niego cały. I chyba tak, nie? Jestem człowiekiem pasji po prostu. Czy potencjalnie Twój wizerunek i Twoja postać w Radzie to też będzie działanie z pasją? Tak, wiesz co, ja byłem radnym przez 3 kadencje. Miałem tą przyjemność, ten zaszczyt bycia szefem komisji społecznej. I wiesz, ja wychodzę z takiego bardzo etycznego podejścia, że trzeba być przygotowanym merytorycznie, trzeba przeczytać materiały, trzeba tych ludzi, których zapraszałem na komisję, bo taki miałem styl, że zapraszałem ludzi z organizacji pozarządowych, ludzi, którzy mieli problemy i tak dalej, no często wywołało to jakieś... No, czyli te środowiska bezpośrednie, tak? Tak, no bo wiesz, no, rada jest i urząd jest dla ludzi. To nie ludzie są dla urzędu i tak samo jakby w mojej pracy. To nie jest tak, że klient do nas przychodzi po pomoc i to my tu, że tak powiem, stalujemy się na wyrocznie. Odwrotnie. Nie? Ten system wartości, że to ja jestem dla ludzi i to tak urząd jest dla ludzi, burmistrz jest dla ludzi, radny jest dla ludzi i tylko i wyłącznie w ten sposób trzeba myśleć. Czyli wsłuchujesz się w ten rynek, nazwę to, tak? Lokalny. Tak, no. To jakby istota, jakby, to chyba też jest taki, widzisz, wspólny mianownik i to był wspólny mianownik harcerstwa, gdzie była służba, to jest wspólny mianownik mojej pracy pedagogicznej, wychowawczej, że to ja się modeluję w pewien sposób do tych ludzi, którzy tutaj są i tych, ich potrzeb. Tak na przykład w Rivendell, kiedyś zaczynaliśmy od subkultur, punków, metali i tak dalej, potem był hip-hop, a teraz są zupełnie inni ludzie, więc jak gdybym ja był nadal punkiem, metalem i z nimi i próbował to rozumieć w ten sposób, by było źle, tak? Ja dzisiaj rozumiem, staram się zrozumieć młodzież taka, jaka jest dzisiaj i ich problemy, więc to trzeba być takim na tyle elastycznym i rozumieć to, co się dzieje w społeczeństwie. Nie można zostać na jakimś etapie. Jeżeli my zostaniemy, to świat pójdzie dalej, pobiegnie, tak? Nikt nie będzie czekał, nikt nie będzie stał i zastanawiał się, manista, rusz się. Nie? To jeżeli ja nie będę z tymi ludźmi cały czas, no to po prostu oni o mnie zapomną. Tak? Powiedziałeś, Krzysiek, głównie teraz pod kątem filozofii swojego podejścia do pełnienia funkcji radnego. Mhm. A pora na konkrety, bo pewnie wszyscy chcieliby usłyszeć, co ty byś chciał poruszać na sesjach, co będzie dla ciebie takim kamieniem węgielnym, o co chcesz zadbać? Wiesz co, cały czas brakuje w Radzie mimo wszystko społeczników takich, którzy zajmują się tematyką dzieci, młodzieży, bo to są tematy nośne, tak? To bardzo fajnie zgłasza się wniosek, że chcemy, żeby dzieci były bezpieczne, żeby plac zabaw był zadbany, żeby dzieci nie rozrabiały, że znowu zniszczyli coś i tak dalej. Okej, to się fajnie zgłasza, natomiast ja bym nie chciał tak... Nie chcę być złośliwy, ale populistycznie, że tak powiem, wniosków składać. Ja bym chciał, żeby to się przekładało poza tym wnioskiem na konkretne działanie, żeby były konkretne warunki do działania instytucji pomocowych, tak, to jest ważne, żeby były konkretne warunki do działania i wspierania różnego rodzaju podmiotów, czy to organizacji pozarządowych, czy instytucji, które pomagają tym ludziom, tak, im trzeba stwarzać warunki. Chciałbym, żeby ludzie, którzy żyją różnego rodzaju pasjami i przeprowadzają tysiące, dziesiątki rozmów i dają ludziom chęć do życia, mieli również te warunki. Tak, jakby moim oczkiem w głowie są organizacje pozarządowe, wszelkie działania aktywizujące, sportowe, turystyczne i tak dalej.
Więc chciałbym te organizacje, tych ludzi, którzy są solą tej ziemi, wspierać. I uważam, że miasto wręcz ma taki kardynalny obowiązek w tym zakresie. I jak się siedzi długo w urzędzie, to czasem się zapomina, tak? Że oni są, że fajnie raz w roku podziękować i tak dalej. Natomiast urząd i rada powinny być na co dzień z tymi ludźmi, bo oni tak naprawdę większość rzeczy robią i urząd może zrobić w partnerstwie z nimi. I ja bym chciał, żeby tak to wyglądało. I taką filozofię miałem pracy jako przewodniczący komisji społecznej wcześniej i chciałbym do tego wrócić, bo się pytałem, czy to jest dalej kontynuowane. No nie jest, nie jest. Nie są ci ludzie zapraszani, nie są uszanowani w jakiś sposób, nie jest im podziękowane. Takie ludzkie dziękuję. Wiesz, chciałbym, żeby to było i wiesz, jeżeli prowadzisz działalność jakiejś organizacji, robisz, nie wiem, dziesiątki spotkań różnych i raz na parę lat ktoś cię zaprosi na sesję rady i masz prawo o tym opowiedzieć, no to jest wydarzenie dla tej organizacji. To warto to się wtedy postarać i połączyć. I chciałbym, żeby... Ludzie czasem tego nie potrafią wyartykułować, ale my lubimy być doceniani. Tak, no wiesz, każdy z nas w jakiś sposób to dziękuję, no tak w środku kocha po prostu, tak? No nikt z nas nie pracuje po to, żeby dostawać laury, ale jeżeli jakiś taki ludzki wyraz wdzięczności się pojawi, to jest fajne. Ja bym chciał, żeby ta rada w ogóle była ludzka, nie? Że to, wiesz, siedzą... Znaczy na dzisiaj, żebyśmy też wiedzieli, na dzisiaj ona nie jest ludzka, twoim zdaniem. Smutna jest. Nie, wiesz, jakby wiadomo, że tam są bardzo poważne tematy, tak? To jakby funkcjonowanie miasta i tak dalej jest poważną rzeczą. Jest tysiąc problemów finansowych, jest tysiąc problemów ludzkich, takich strukturalnych funkcjonowania miasta i tym wszystkim trzeba zajmować. Natomiast musi mieć też takie ludzkie oblicze, żeby jednak... było bliżej tych ludzi, tak? Dla mnie to jest w tej chwili tak, jak rozmawiam, oglądam, no to są moi koledzy radni, tak? No byliśmy przez tyle lat gdzieś tam razem, no, radnym się bywa, a człowiekiem jest się na co dzień, tak? Więc ja z nimi siedzę, rozmawiam, spotykam się, dyskutujemy i tak dalej i się pytam czasem, no, dlaczego na przykład taki wniosek nie był omówiony, albo dlaczego kogoś nie zaproszono, albo dlaczego temat gdzieś tam zszedł. No trudno, no posiedzą godzinę dłużej, posiedzą i porozmawiają. Dlaczego tam nikogo nie zaprasza się? Tak? A Krzysiek, sama twoja kandydatura ponownie wypłynęła z tego, że jednak brakowało ci troszeczkę kolejnej przestrzeni do działania, czy jednak bardziej podjąłeś rękawice z tego tytułu, że widzisz defekty? Chyba to drugie, bo wiesz, jakby roboty mam mnóstwo, tak? Ja od rana do nocy jestem w stanie, od rana... No tak, czasem ciężko się dzwonić w ogóle. Tak, ciężko się dzwonić, więc jakby na brak pracy nie narzekam, na brak problemów, które są i które należy rozwiązać, też nie narzekam. Ja też jakby nie mam takiego ciśnienia. Powiedział, że o Jezu, jak będę radnym, to się świat mój nagle zmieni. Nie byłem przez ostatnie 5 lat radnym i jakby wcale mi to nie ubyło na obowiązkach i też mi nie ubyło na możliwościach organizacyjnych, bo to jest kwestia, jak ktoś bardzo coś chce zrobić, to i tak to zrobi, tak? Nie potrzeba mu do jakiejś taka funkcja do tego. Natomiast chciałbym żeby pewne tematy były poruszane, ale żeby były też nie tylko, mówię, tak jakby zgłoszone, ojeju, dlatego, że mnie wyświetlą, teraz radny manista się wypowiedział, tylko chciałbym, żeby ten temat był powiedziany i skonsumowany i żeby on później jeszcze w jakiś sposób ewaluował i żeby zaistniał w przestrzeni naszego urzędu. Żeby to nie było tak, że ja mam takie ulubione powiedzenie, coś tam zrobimy, ale szału nie będzie. Tak? Ja sobie ten cytat wziąłem właśnie z sesji Rady Miejskiej, bo je oglądam. I jeden z naszych włodarzy się w ten sposób wypowiedział. Nie chcę w ten sposób, żeby taka filozofia funkcjonowała, że coś zrobimy, ale co? No, po co to robić w ogóle, jeżeli to będzie źle zrobione? Krzysiek, i masz się wieloma działaniami. Działkowiec pełną gębą, jak to wyszło sprzed wejścia na antenę. Oczywiście harcerstwo towarzyszy ci całe życie. Rivendell, wszystkie te sprawy związane z organizacjami, Teatr Ognia. Wiem też, że jakby przeplatasz swój czas krzewieniem każdego z tych projektów, ale też myślę, że jest rzecz znacznie ważniejsza związana ze zdrowiem psychicznym, o której też chciałbyś powiedzieć. Wiesz co, mam taki zaszczyt bycia liderem takiego zespołu psychologów i pedagogów. Działamy w ramach działu wspierania rodziny do spraw uzależnień. Na dzisiaj jest to fragment Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych i wiesz,
To są taki zespół, który udało nam się wspólnie stworzyć. Ja sobie nie uzurpuję roli szefa, tylko lidera. I wiesz, jak zajmujemy się takimi rzeczami, o których rzadko opowiadamy, to rzeczy, które dotykają i wiesz, jeżeli mamy świadomość, że w Polsce w ubiegłym roku było ponad 2100 prób samobójczych, tak? Prawie 150 młodych ludzi odebrało sobie życie, to takie dane mając, my musimy działać, my nie możemy czekać, tak? Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia odnotował prawie 110 tysięcy porad epizodów depresyjnych, tak? Te osoby skorzystały z jakichś porad specjalistów, leczyły się. 70% z tych osób to są nawroty, tak? To są ludzie, którzy mają tą depresję w sposób nawracający, nie? Więc a za moment, za 6 lat według... To jest zmora tych czasów. Tak, wiesz co, w Polsce jest 1 200 000 osób, które oficjalnie gdzieś tam jest klasyfikowanych jako osobą z depresją. Nie? To jest choroba, którą ludzie sobie umniejszają, mówią, weź się za siebie, nie? Co ty, no, ogarnij się. Czym się przejmujesz? Czym się przejmujesz, no, coś źle się czujesz, nie masz chęci i tak dalej, weź się po prostu za siebie, tak? To jest choroba. Za 6 lat według Światowej Organizacji Zdrowia depresja będzie kluczową, najbardziej liczną chorobą na kuli ziemskiej. Więc my musimy myśleć nie też globalnie, bo świata my nie zmienimy w Krotoszynie, ale my musimy myśleć w Krotoszynie o tym, żeby zrobić wszystko, żeby pomoc była profesjonalna, żeby nie zamiatano pod dywan i żeby nie udawano, że pewnych problemów nie ma. I dlatego pewnie też i w wyborach, ale też bez względu na to, czy to są te wybory, czy nie, bo to są sprawy naprawdę kluczowe i ważne. My musimy zadbać o to, żeby każdy w Krotoszynie, który czuje się, że ta depresja go dotyka, każdy, który zgubił drogę w swoim życiu, miał możliwość przyjścia i uzyskania bezpiecznej porady. To jest jedno, ale też można temu przeciwdziałać, organizując tak życie, tak, w różnych grupach tych organizacji pozarządowych na przykład, żeby człowiek zafascynowany, czy sfokusowany na coś, mający swój cel, no był dalej od tej depresji. Zdecydowanie, wiesz, jeżeli będziemy w grupie, będziemy wśród ludzi, będziemy czuć się potrzebni, ważni, będziemy doceniani, nie będziemy krytykowani, oceniani, deprecjonowani i nasza działalność jakaś będzie w jakiś sposób doceniona, to nam się będzie chciało żyć. Dzisiaj mnóstwo ludzi boryka się z problemem, że im się nie chce. Nie chce im się żyć, nie chce im się wstać, nie chce iść do pracy, nie chce się wracać do domu. Po prostu się nie chce, tak? I ja bym chciał, żeby Krotoszyn był miastem, w którym się chce. Odcinek wyborczy, ale też bardzo ludzki. Krzysztof Manista, bardzo Ci dziękuję, bo ja też lubię takie tematy z pogranicza psychologii, a też uwielbiam działanie w różnych środowiskach i cieszę się, że mogłem dzisiaj rozmawiać z człowiekiem z pasją po prostu. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.